Tymczasem do labu przychodzi przybrana siostra Michała Walewskiego, która jest uzależniona od narkotyków. Możesz się uspokoić. Mam przejść tędy? Możesz się uspokoić. Zabiorę ją do Michała. Proszę ją opuścić. Weźmy pani. Dzięki. Tak, to jest dla szefowej. Dobra. Poczekaj, co się dzieje, co? Mogę z nim pogadać? Tak, to... Odczep się, kobieta. Muszę porozmawiać z moim bratem. Malwina. Zgarnęłam ją sprzed bramki, nie chciała jej strażniczka wpuścić. Co się dzieje? Malwina chce, żeby Michał porozmawiał z nią na osobności. Dobra, chodź. Nie wiem, ale dla mnie to kiepsko wygląda. Co jest? Co jest? No jest po prostu naćpana, nie? Michał bardzo przeżywa, że jego siostra jest uzależniona od narkotyków. Wielokrotnie namawiał ją do leczenia, ale dziewczyna nie chce iść na odwyk. Ale nie musiałam żebrać, tylko pohandlować. Co? O czym ty mówisz? Z ziomkami znaleźliśmy trupa. Za 5 stówek cię do niego zaprowadzę. Hm? Chodź, zabiorę cię do szpitala. Myślisz, że ściemniam? Potrzebujesz pomocy. Nie, ja nie potrzebuję pomocy. Ja potrzebuję kasy. To, co płacisz za info, czy nie? Choćbyś wymyśliła 100 takich historii, tak nie dostaniesz ode mnie pieniędzy. To się wal! A ten trup jest prawdziwy! Julka? Tak? Powiedz Klaudii, że mam zgłoszenie o znalezieniu ciała. Jasne, przekażę. Jadę sprawdzić, czy to nie ściema. Dobra, przekażę. Michał zdaje sobie sprawę, że Malwina jest zdesperowana i zrobi wszystko, żeby zdobyć pieniądze na narkotyki. Nie wie, czy powiedziała mu prawdę, dlatego postanawia ją śledzić i to sprawdzić. Dociera za dziewczyną nad rzekę, gdzie ta spotyka się ze swoimi znajomymi, którzy też są narkomanami. No i gdzie ten twój brat? Nie uwierzył mi. Ja sobie robisz? To nie jest moja wina. A to nie on? Odsuń się od tego. Zostaw ten zwłoki, człowieku, odsuń się. Śledziłeś mnie? Odsuń się. Ty tylko przecież teraz na mnie zapłaci. Ale słyszysz, może być... Odsuń się od tych zwłok. Okazuje się, że Malwina mówiła prawdę. W rzece policjant zauważa zwłoki. Ale przypilnowaliśmy, nie? To może byś coś tam kapsnął, nie? Zamknij się, człowieku. Przyślijcie mi tutaj ekipę na południowe zakole Wilgi, okej? Okay? Co? Mamy ciało. Człowieku, odsuń się, chcesz być skuty zaraz, człowieku? Przestań, chcesz być skuty? Przestań! Ale spokojnie, no!